Zastanawiam się, czemu nikt nie rozliczył tych, którzy pozwolili na to, żeby ich dzieci zamienić w tanie mięso armatnie pod pałkę. Czemu nikt nie rozliczył tych nauczycieli, którzy zrobili bigos w mózgach tych młodych ludzi, tych wszystkich drużynowych i tych wszystkich nauczycieli od języka polskiego i tych wszystkich poetów z Bożej łaski i innych odpowiedzialnych za takie właśnie kształtowanie polskiego mentalu. Rolą rodziców jest przekazywanie swojej mądrości dziecku, by uchronić je przed złymi decyzjami, jakie może podjąć wtedy, kiedy jeszcze nie jest samo mądre. Czemu armię się robi z ludzi 17, 18, 19-letnich? Bo tacy ludzie nie szanują swojego życia, są brawurowi, są w stanie zrobić każdą głupotę, żeby zaimponować dziewczynom, żeby zaimponować kolegom. Nigdy mnie nie zostawia!